A dzisiaj w filmie będzie jedna klatka, chyba że wstawię następną z Orłem. Właśnie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy u prezesa, pana Niedopytalskiego. Tutaj z Wantą siedzimy. Zaczyna się. Tutaj właśnie złapałem, że są dwie flagi. Proszę bardzo, jeden ożył, ale dwie flagi. I sędzia, proszę bardzo, sędzia sobie umieścił dwie flagi. Teraz się pytam, słuchajcie. Właśnie, jakie prawo? Bo są dwa. Dwa czy jedno jest już? Bo nie wiem. Pan sędzia ma jeden umysł, tak? I ten jeden umysł patrzy na te dwie flagi i mówi tak, to jest prawda, to jest prawda, to jest prawda. Oczywiście, no, gdzie jestem Polakiem, tak? Jestem Polakiem, proszę bardzo, ale prezentuję właśnie większość nie Polaków tym razem, czyli patrzę sobie na flagę unijną, bo tam jest większość nie Polaków, a Polaków to sami widzicie, jak się słucha. Można powiedzieć parlament. Parlament i parlament, oczywiście. Wielu Polaków, którzy są niezgodni i zgodni. Oczywiście Unia Europejska, która tutaj też ma to samo. Są zgodni i niezgodni. A pan Nietopetalski, tutaj trzeba, wiecie, wizytę zrobić, czyli nakręcić film na podstawie jednej klatki. Właśnie z pomysłu jednej klatki można zrobić cały film, proszę bardzo. I to możecie wyrobić z filmu i jak tylko zauważycie tam dwie flagi, to się pytacie, ile masz umysłów, kolego? On mówi jeden, tak jak każdy. No właśnie, a tutaj ile jest umysłów? Jakie kultury to reprezentują? Bo nasza jest taka, chyba wybitnie taka fajna, znaczy u nas jest taka kultura wybitnie polska. Tak, a w Unii Europejskiej to oczywiście to już widzimy, jakie są kultury. Były takie, się sporobiły. To się u nich porobiło w tej Unii, to się porobiły kultury, a u nas widzicie kultura. No właśnie, a pan Niebetorewski czasami bierze sobie z tamtych kultur i mówi, że tamte kultury to teraz będą u nas. No właśnie, to ja mówię, że jak tam będziemy brać więcej z tej tutaj czarne wyszło. Właśnie, ona jest niebieska, jakby ktoś nie wiedział. To jeszcze przypominam, że pan Niedopytalski, jakby co, to jeszcze ma orła nad sobą, proszę pamiętać, i zegar przed sobą. Czyli właściwie czas decyzji, co zrobi ktokolwiek, kto patrzy na te dwie flagi, podejmuje decyzję i mówi, że no właśnie. No właśnie, na którą stronę tutaj stanąć, słuchajcie? Czy jest w ogóle tutaj, bo to są dwie. To nie da się tak, słuchajcie, że sobie tak będziemy wybierać, bo jakby było pięć flag, proszę bardzo. I pan Niedopytalski ma do obróbki oczywiście pięć różnych, oczywiście tych. To już nie jest prawo, to już się nie nazywa prawo, bo ja się pytam, pięć flag prawo, dwie flagi prawo, jedna flaga to prawo. Dobrze bardzo, jedno jest prawo, pamiętajcie, jedno. A jak jest pięć, to nie możesz powiedzieć, że to jest prawo. Albo też, że to są prawa. No. Prawa w prawie chyba to musiałoby być, bo to o człowieku. Czyli człowiek musiałby niespodzianie, widzicie, raz być niebieską flagą, proszę bardzo, umysły takich flag, a tutaj umysły takich flag i to jeszcze podzielone. Widzicie, kiedyś będziemy mieć jedną wspólną flagę na całą planetę, bo to będzie jeden wspólny umysł kiedyś, bo zawsze był, zawsze będzie, tylko że mamy, widzicie, tak porobione w umysłach, że narzucają nam, no, to tutaj powinno być tak, jedna flaga powinna być mądrzejsza niż druga, w pewnym sensie, tak? Bo tamta to jest chyba głupia, bo jak się nie bierze tego pod uwagę, na przykład polskiego, jakbyśmy nie brali pod uwagę, jak to nazwać teraz? Jak to nazwać na przykład? Bo myśmy chcieli tak, a tutaj przyszło takie. No i właśnie, i pan Niedopytalski jakby wziął takie, a nie takie, to ja się pytam, to co pan Niedopytalski by sądził o tych umysłach polskich, które wcześniej to miały, były tym, proszę bardzo, dobrze im było, aż przyszło takie coś, a pan Niedopytalski mówi, to teraz będzie takie coś. Ja mówię, to jest choroba jakaś umysłowa, nazywa się paranoją. No i właśnie, trzeba ruszyć od prawdziwej podstawy i będziemy mieć wyjaśnione, co w tym chodzi. Prawo jest jedno, prawo to jest istniejące i istnienia, a nie dopisywane, dokładane, dowymyślane. To są kolejne pomysły nad pomysłami, z niczego innego jak właśnie, jaka jest podstawa powstania sztucznego konstruktu. Bo ja mówię, prawo istnienia, ty jesteś wieczny, to mówię, to są oparte jest o absoluty, a to jest oparte o co? O co? O co to jest? O strach i obawy, tak? No właśnie, kranie, tutaj gdzie to miłość? Gdzie to miłość? Słuchajcie, to co to stworzyło te flagi, to tam jeden wielki hałas, szum, no i właśnie emocjonalność, wysoka emocjonalność. Pomyśl sobie, że
Jakbyś słuchał parlamentarzystów, to byś słuchał przekrzykiwania, śmichy, wszystkie takie rzeczy, jak my teraz to oglądamy. Potem to wszystko jest oczywiście w majestacie prawa, tutaj przez prezesa sądu okręgowego powiedziane i teraz słuchaj, możesz się odwołać. No i właśnie możesz sobie poszukać, jak chcesz się odwołać, teraz sobie poszukaj albo tu, albo tu. No właśnie, widzisz, tak sobie możesz, no właśnie, ale najczęściej to widzicie tutaj wstan tego już się nie bierze, no nie, bo... Chociaż ja nie wiem, jak się bierze teraz, no ale widzicie, skąd tu wziąć? No to czy się trzeba douczyć? O matko, no właśnie, i popatrzcie, umysł puchnie, oni sami tego nie rozumieją. Ja już robiłem eksperyment społeczny, powiedz mi jeden artykuł na pamięć, no właśnie. A tu już trzeba by umieć co najmniej dwa na pamięć, żeby zaliczyć, pamiętajcie. Tutaj trzeba co najmniej dwa artykuły, jeden unijny. Musi znać na pamięć, a pan Niedopolski gwarantuje wam, że nie zna. Tutaj, czy zna jeden artykuł cały na pamięć, tak jak w książce z flagi polskiej, to mi się wydaje, że 30 lat praktyki to by powiedział z 5 artykułów, może nie, z 10, powiedziałby pan Niedopolski na przykład, prezes sądu okręgowego z 10 artykułów, bo on powinien powiedzieć wszystkie artykuły tu i tu, bo wtedy reprezentuje tu i tu, a jak tak obcinać z tej flagi, albo ile z tej flagi by zostało, to tutaj szczępki by zostały, takie nitki by zostały i no, tyle wie, można powiedzieć o tych flagach, z czego to skonstruowane, takie niteczki zostały, a resztę to w książkach, ale oczywiście pana Rafała obowiązuje całość, no nie? Czyli Wandę też. I tego, co tam przyszliśmy po Błażeja przyszliśmy właśnie do pana Niedopitalskiego i tutaj trzeba by jeszcze wspomnieć panu Niedopitalskiemu, że zawsze ja to mogę wykorzystać jedno i drugie i wcale nie muszę, proszę bardzo, wcale tych tam nie wykorzystuję. Tak naprawdę nie trzeba. Nie trzeba, żeby co? Żeby czuć się wolnym, bo te flagi mają nam dawać wolność. Pamiętajcie, bo jakby tam była ruska flaga, no, to raczej byśmy nie mieli wolność. Widzicie, kolor zmienić, dać książki tak jak pod choinkę byście dali, proszę bardzo, no nie. Teraz sami jak są dwie, to nie jedna. A do czego nie jedna? No właśnie, bo ma być jedna, ale tylko, że oni chcą, bo to cała idea, ja wam mówię, że będzie jedna, ale to już wtedy będziemy mieć po pozytywnej stronie. Po pozytywnej stronie dosłownie jest jedna i tutaj bez tych religii, bez narzucania komukolwiek, wolna flaga po prostu, pierwsza wolna flaga, no wolne powietrze, wolna woda, wolna ziemia, tak to powinno być. Polacy i wszyscy powinni mieć wolną ziemię, wolność do ziemi już, a nie płacić na przykład za to, jeszcze tu i tu trzeba płacić teraz, tak? Bo my płacimy tu, a ci muszą dotować jeszcze tych, bo ci dopiero nam dają. O, widzicie? A wszystko z tej samej ziemi. I oni się sterują, proszę bardzo, tutaj jest na naszej ziemi. To mówię tutaj, sami widzicie, że to w pewnym momencie już, no ja mówię, ja już to widzę, jak to jest. Jakby ktoś krzyknął na przykład, że już dość tego może, to ja bym się też przyłączył, bo ja też mówię dość tego przecież. No dość tego. I jednego i drugiego tak naprawdę dość tego, bo to jest narzucane i powstało oczywiście ze strachu. Taka era to tyle flag, tyle praw. Tyle prawd, tyle największych prawd i każdej fladze służy Bóg oczywiście. Amerykańskiej, polskiej, rosyjskiej, tam inny Bóg. No właśnie, tutaj każdemu Bóg służy. Tutaj nie ma, także nie ma. Jeden Bóg rozbił tak zwane prawo, czyli prawo istnienia i wtedy nie dotarliśmy do tego, bo teraz dopiero w wodniku docieramy. To jak jest taka idea i pojęcie, to sobie wymyśliliśmy po swojemu, oczywiście w wcześniejszym R, gdzie byliśmy w przedszkolu umysłowym. Wodnik to jest szkoła, to było z przedszkola robione. To nie ma sensu kontynuować tych pomysłów. Chyba, że weźmiemy sobie co nam służy, a resztę zostawimy. No właśnie, czyli właściwie warto by wrócić w temat Błażeja 25 lat, bo nie ma winy przy okazji, to wam mówię. A ci nie mają zdefiniowanej winy i ci i nikt na planecie nie ma poprawnie zdefiniowanej winy. I to jakie to prawo, słuchajcie? To jest poczucie, właśnie, to jest stworzone z poczucia. Tak jest. No właśnie, a my przychodzimy tutaj z Wandą właśnie z wiedzą, tam siedzi pan Michał. Pan Michał teraz nam załatwia sprawę uwalniania Błażeja, bo... W sprawie ubarzenia pan się umówił za miesiąc, czy tam za 2 miesiące, proszę bardzo. Następna wizyta u pana doktora wypuszczającego za 2 miesiące, bo tak było w tej fladze i w tej. No, no to ja mówię, że właśnie jakby tych flag nie było, to tych ograniczeń i tych, to wiecie, pan Michał mógłby szybciej by się działo, wiecie, a te flagi to jest ograniczenie, bo nie mamy zdefiniowanego prawa, nie mamy zdefiniowanej winy.
obowiązku i o, proszę bardzo. I te flagi podobno są obiektywne, bo prezes to mówi, że on jest obiektywny od czasu do czasu, więc od czasu do czasu musiała być obiektywna jedna flaga albo druga flaga, wiecie? A tak naprawdę wszystko jest subiektywne. Wszystko, co tu widzicie, to jest subiektywne. Postrzeganie zwyczajnie jest subiektywne i ludzie o tym nie wiedzą w parlamencie też, więc dotknijcie parlament. Przemówcie je, bo puśćcie ten materiał na przykład, niech się odniosą, właśnie, czy chcemy tego dalej, czy chcemy tego parlamentu, ile się można kłócić właśnie, to trzeba teraz to uspokoić, ruszyć prawdziwej podstawy i będziemy mieć wyjaśnione jednostki, planetę, jedno i wszystko, a prawo to wie. Tak, właśnie, i trzeba jeszcze o wieczności pogadać tutaj, o takim zjawisku, że to, co wysyłasz, to odbierasz jest absolutem. No właśnie, widzicie? No i mamy prawo i oczywiście jest zmiana i wszystko może być zmienione, prócz pierwszych trzech, to jest prawo. Właściwie wam tajemniczo powiedziałem, a w innych materiałach macie szerzej to wyjaśnione. O co chodzi w prawie, bo to, co tam widzicie, to nie jest prawo i to przed nami też nie było. Pamiętacie, pan Michał to był daleki od nawet tych zasad, a co dopiero od ekspansji i zrozumienia i wiedzy. Dlatego przyszliśmy tutaj z Wandą nauczyć pana Michała nowych właściwie znaczeń tych słów, na co on patrzy, co widzi, tych symboli, to. Widzicie? Więc warto odwiedzić pana Michała ponownie, no i innych prezesów, bo oni też tak mają oczywiście. I no i słówko wspomnieć właściwie, komu ty służysz tak naprawdę? Właśnie, jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź wspólna dla wszystkich? Komu ty służysz? Właśnie, jaki inny masz związek? Właśnie, jedyny związek, jaki masz, to podpowiadam, to jest sam ze sobą i z nieskończonością. Tyle.